Popularniejszy od tekstu, infografik i e-booków. Wideomarketing z roku na rok zyskuje na popularności. Generuje leady sprzedażowe, zwiększa ruch na stronie internetowej, buduje świadomość marki i angażuje odbiorców. Wideomarketing w biznesie daje duże możliwości. Filmy pozwalają przekazać więcej treści w krótszym czasie i nieobligującej formie. Mają duży potencjał. Wideo lepiej działa na zmysły i pobudza odbiorcę bardziej niż tradycyjny tekst, przy minimalnym wysiłku. Nasz przekaz staje się bardziej interaktywny i atrakcyjny, co daje duże możliwości przy kreacji. Mamy też bardzo duży wybór formatów i rodzajów wideo, jaki możemy wykorzystać. Nasz wideomarketing może przyjmować formę wiralowych filmów, blogów, reklam, mniej lub bardziej rozbudowanych animacji, prezentacji produktu czy innych przyciągających form. Zastosowań i korzyści jest naprawdę sporo. Wiele zależy od strategii marketingowej, roli, jaką wideo ma spełniać i od obranych celów. To wszystko sprawia, że wideomarketing świetnie sprawdza się jako narzędzie do budowania rentownego biznesu, a zastosowanie go w strategii komunikacji zapewnia markom wiele korzyści. Z raportu Hootsuite 2021 wynika, że ponad 95% internautów ogląda w sieci materiały wideo. Filmy angażujące użytkowników skupionych wokół danej marki cieszą się ogromnym potencjałem. Stanowią świetny sposób na dotarcie do nowych klientów. Filmy sprawdzają się przy kreowaniu wizerunku firmy. W końcu dajemy się poznać bliżej jako marka. Wychodzimy z cienia, czy jak to teraz lubi się mówić, ze strefy komfortu. To sprawia, że kreowanie wizerunku jest jeszcze skuteczniejsze. Odbiorca nagle widzi coś więcej niż logo i sympatyczną panią ze stokowych zdjęć. To pomaga budować naszą tożsamość biznesową, autentyczność i zaufanie, czyli kluczowe aspekty przy kreowaniu wizerunku marki. Co ważne, wideomarketing można wykorzystywać za pośrednictwem wielu kanałów jednocześnie. Wideomarketing pozwala na dystrybuowanie informacji związanych z prowadzoną działalnością biznesową. Krótkie formy wideo charakteryzują się dużym potencjałem, ponieważ nie wymagają od odbiorców ogromnego skupienia. Filmiki można odtwarzać przy okazji wykonywania codziennych czynności. Sporo informacji, prawda? Dla rozluźnienia oglądnijcie krótki filmik z kotkami. Jako ciekawostka, te kilka kadrów, które obejrzeliście, było wyświetlone na YouTubie ponad 60 milionów razy. Robi wrażenie, prawda? Okej, wracając. Warto pamiętać, że ten rodzaj reklamy i promocji można stosować wielokanałowo, w tym samym czasie. Poza publikacją wideo na stronie www firmy, do zwiększenia zasięgów swojego filmu warto wykorzystać media społecznościowe. Statystycznie filmy w social mediach mają 12-krotnie więcej udostępnień niż posty zawierające statyczny obrazek z tekstem. Tylko na Facebooku w 2019 roku korzystało z wideomarketingu 84% marketerów. Marketing wideo w internecie przynosi identyczne rezultaty, które przekładają się na realne korzyści. Większa rozpoznawalność przełoży się na utożsamienie Twojej osoby lub firmy z branżą, którą reprezentujesz. Utożsamienie Twojej osoby z branżą zwiększa Twoją wiarygodność. Większa wiarygodność natomiast skutkuje większym zaufaniem potencjalnych klientów. Większe zaufanie przekłada się na większe zainteresowanie Twoim produktem lub usługą. Większe zainteresowanie pozwala na skalowanie firmy, zwiększenie cen, filtrowanie zapytań i wybieranie najlepszych, a czasami nawet wszystko na raz. Wideo posiada wyższy próg wejścia, dzięki czemu trudniej będzie konkurencji skopiować Twoje treści. Wideo pozwala realizować różne, szeroko rozumiane cele. Recykling treści wideo pozwala na stworzenie z jednego filmu, wpisu na bloga, audycji na podcast, shortów na TikToka i Instagrama. Czyli z jednego materiału filmowego masz kilka źródeł i kilka form dystrybucji. Opublikowane filmy można zamieszczać na stronach internetowych, portalach społecznościowych itd. Wideo pozwala uprościć wiele procesów w firmie. Tak więc krótko podsumowując. Obecne czasy pokazują, że poza podstawowymi działaniami promocyjnymi firmy, film staje się absolutnym must have.
jego wpływ na odbiór marki, usługi czy produktu jest ogromny. Należy zwrócić również uwagę na to, że trend na wideomarketing ciągle wzrasta i coraz więcej firm inwestuje w tego rodzaju działania marketingowe. Czy warto? Przekonaj się sam. Jesteśmy Brandfilm. A ty? Kim jesteś? Czytał Przemek Korsak.